Zapraszamy na wystawę Barbie Nieznane Oblicza. Wystawę, podczas której można przekonać się, że siła jest kobietą. W związku z tym zapraszamy wszystkich, dorosłych, jak i dzieci. Pamiętajcie, Wzgórze Przemysła, Zamek Królewski w Poznaniu. Wystawa Barbie cieszy się ogromną popularnością, co cieszy nas. Ale co może oznaczać, że czas oczekiwania na wejście do muzeum może być długi. Prosimy o cierpliwość. Ten czas umili Państwu grupa rekonstrukcyjna, która w noc muzeów zamknie i zajmie dziedziniec przed zamkiem. Ale Muzeum Sztuk Użytkowych to także wystawa stała. Cztery poziomy fantastycznej opowieści o przedmiotach. A na koniec widok z wieży zamkowej na miasto. Serdecznie zapraszamy. Nie bójcie się, tych maszyn wieczorem tutaj nie będzie. Bez problemu uda Wam się do nas wejść. A podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Muzeum Instrumentów Muzycznych będą zajęcia dla dzieci o 17:00 i 19:00, a także mini-koncert z prelekcją powtórzony trzykrotnie o 17:30, 19:30 i 21:30. Na tym koncercie XIX-wieczny salon muzyczny będziecie mieli okazję posłuchać eksponatów z naszej kolekcji, skrzypiec Wieniawskiego, a także tego fortepianu. Podczas Nocy Muzeów na wystawie Kenia Hary będę na zmianę obecna z moimi koleżankami. Będziemy przybliżać twórczość Kenia Hary i odpowiadać na Państwa pytania. Zapraszamy. Podczas Nocy Muzeów zapraszam Państwa również tutaj, na wystawę 34 prac Jacka Malczewskiego ze zbiorów lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. A wśród nich chociażby ten, rycerz, na którym widzimy fauny. Ale to nie jedyne fantastyczne zwierzęta, jakie tej nocy będą mogli zobaczyć Państwo w naszym muzeum. Po raz pierwszy od lat będą mieli Państwo okazję zobaczyć obraz Józefa Mehofera Pegaś wśród kwiatów z 1901 roku. Dzieło na co dzień znajduje się w magazynach Muzeum Narodowego i nie jest częścią stałej ekspozycji muzeum. Obraz ten, jak również inne dzieła pochodzące z magazynów muzeum, będzie można zobaczyć na wystawie Zwierzę przede mną, która zostanie otwarta specjalnie na Noc Muzeów, tydzień przed oficjalnym wernisażem. Wystawa została zorganizowana we współpracy studentów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu. Serdecznie Państwa zapraszamy. Nad brzegiem Ruczaju we brzozowym gaju stał dwór szlachecki, ale hola hola, w Śmiełowie stoi pałac, to nie byle jaki pałac, w którym gościł Mickiewicz. Zapraszamy na kolejną edycję Międzynarodowej Nocy Muzeów. Już 20 maja w Śmiełowie usłyszymy wyjątkowy koncert sonetów krymskich Mickiewicza pod dębem noszącym imię wielkiego wieszcza. A na dziedzińcu, na którym teraz się znajdujemy, zobaczymy wyjątkowych rekonstruktorów, którzy historią, którzy energią nasycą to miejsce. A wieczorem, kiedy magia tej wyjątkowej nocy pochłonie park w Śmiełowie, zobaczymy świteziankę, która pojawi się na Lutyni. To zaledwie wierzchołek Góry Lodowej. Wierzchołek góry, która w tym malowniczym krajobrazie Śmiełowa zaprasza wszystkich Państwa do odkrywania wyjątkowej, fascynującej historii tego miejsca, tego muzeum.